Nieświecące latarnie na ulicy Gwarków na osiedlu Tadeusza Kościuszki w Jaworznie zostaną naprawione. Duża w tym zasługa radnego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworznie Tomasza Sędora. Zgłosiłem to najpierw do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, który mnie odesłał właśnie do firmy Tauron Nowe Technologie. No i po uzyskaniu kontaktu z tą firmą dostałem zapewnienie już od wykonawcy, który się tu pojawi za 4 tygodnie, od firmy Energo Kompleks. Ta firma będzie wykonywała częściową wymianę latarni, jak i naprawę obwodów. Problem z oświetleniem już istnieje od połowy grudnia. Latarnie nie świecą i na wysokości bloków ulica Krasickiego 1-3 i na ulicy Gwarków od 1 do 9. Co jednak istotne, to wcale nie jest tak, że Urząd Miejski w Jaworznie nic nie mógł z tym problemem zrobić. Prawo energetyczne jasno sprawę wyjaśnia. Utrzymywanie oświetlenia ciągów pieszych to jest zadanie własne gminy. Najważniejsze jednak, że latarnie tak na ulicy Gwarków, jak i ulicy Krasickiego, która mieści się obok, zostaną naprawione, a mieszkańcy wieczorami będą mogli spokojnie dotrzeć do domu, nie martwiąc się, że się o coś potkną. Apeluję w tym momencie również do mieszkańców. Wtedy, jeżeli będzie już przeprowadzona wymiana tych słupów energetycznych, bardzo proszę o wyrozumiałość, na pewno część drogi będzie musiała zostać zamknięta i część parkingów na tą chwilę zlikwidowana, ponieważ wymiana słupów energetycznych będzie wymagała zamknięcia części drogi.